Odważne projekty, w których kolor i nietuzinkowe rozwiązania grają główną rolę, to ulubione tematy Martyny Milczarek, architektki wnętrz i założycielki Mulum Studio. Jej pomysły przyciągają inwestorów, którzy chcą, by ich wnętrza były inne niż wszystkie. Stworzone dzięki bogatej wyobraźni oraz wrażliwości na sztukę i barwę, proponowane rozwiązania bazują na wyjątkowej selekcji materiałów, oryginalnych elementach wyposażenia oraz obrazach dopełniających artystyczny charakter aranżacji. Właścicielka pracowni Mulum Studio zrobiła nam dużą przyjemność, przyjmując zaproszenie do rozmowy. Co więcej, przyjechała do nas z Gdyni pewnego słonecznego sobotniego poranka. W imieniu zespołu Internity Home zapraszamy do wysłuchania rozmowy o stylach, których jeszcze nie znacie. Rafał Hampel. Wiosnę już czuć w powietrzu i widać na drzewach i krzewach, bo pojawiły się pąki, zrobiło się jakoś tak przyjemniej i weselej. Dla mnie jest to dzisiaj w ogóle bardzo wesoło, dlatego że mam przed sobą dwie młodziutkie panie. Jedna przyjechała do nas specjalnie z Gdyni, Martyna Milczarek, właścicielka, założycielka studia Mulum Studio, tak dobrze wymawiam? Witam. Dzień dobry Martyna, miło nam Cię gościć tutaj u nas w showroomie Internity Home. Cieszę się, że mogłam do Was w końcu przyjechać, jestem podekscytowana tą rozmową i Waszym showroomem. No jest pięknie. No to jeszcze przyjdzie czas na schłodzenie. I drugim moim gościem jest Agnieszka Przybyła, która reprezentuje nasz dział Social Media Team w Internity. Agnieszka napisała dwa artykuły na temat prac i projektów Martyny, więc mamy tutaj, zapowiada nam się bardzo ciekawa i fajna rozmowa. Bo też, żebyście Państwo wiedzieli, tytuł dzisiejszego nagrania, czyli style, których nie znacie lub style, które wymykają się schematom, to jest pomysł Agnieszki. Dokładnie, a jak już wspominałam przed naszą rozmową, został zainspirowany właśnie przez Martynę, która robi niesamowite rzeczy i właśnie jak wpadłam na jej projekty przypadkiem na Instagramie, to stwierdziłam, że koniecznie muszę do niej napisać, żeby pokazać je na Internity Home. A potem jak tak rozmawialiśmy z Rafałem, o czym by tutaj można było nagrać nasze podcasty, to mówię, kurczę, zaprośmy Martynę. Ależ miło. No właśnie Martyna, bo tak jak się ogląda Twoją stronę, nawet wystarczy spojrzeć na stronę, ale Ty też jesteś aktywna w social mediach, no to właśnie, Twoje projekty mają raz, że bardzo charakterystyczne nazwy, dwa z nich, jak już tu wspomnieliśmy, pojawiły się na naszej stronie, ja tutaj przytoczę tytuły, to jest Say Yes to the Black i Dreamer, takie dwa projekty pojawiły się. Czym one się charakteryzują? Co to są za projekty? I skąd te nazwy u Ciebie w Twoim przypadku? Zacznę od początku tego wszystkiego, ponieważ ja jestem artystą. Jestem artystą od urodzenia i każdy mój projekt tak naprawdę traktuję jako dzieło sztuki. Dlatego każdy ten projekt ma swoją indywidualną nazwę, która nawiązuje kolorystycznie czy stylowo do każdego z tych projektów, z tych koncepcji. A początek, znaczy, czekajcie. Musimy się zastanowić nad początkiem. No właśnie, jakie było pytanie w ogóle? Skąd, to może zacznijmy od tych nazw. Jak ty w ogóle na nie wpadasz? Dlaczego tak te projekty się nazywają? Bo rzeczywiście nazwy są bardzo oryginalne. Tak, nazwy pojawiają się dopiero później. Tak naprawdę najpierw pojawia się wnętrze. I to jest taki myczek, że na przykład wyłapuję jakiś element dekoracyjny w tym projekcie, który już jest skończony. W przypadku Dreamer to była tapeta w chmury. I tak patrzę, myślę sobie, kurczę, jak nazwać ten projekt? Tutaj mam karmelowy stół, tam mam ratanowy fotel, tam mam niebieską ścianę, a w sypialni mam tapetę w chmury. To musi być Dreamer. Ja tak, jak przeglądałem twoje projekty, bo na stronie masz wszystkie przepięknie opisane i pokazane, tak. To tam jest też taka nazwa Mint Lover. Mint Lover. No właśnie, i tak przeszukując zdjęcia, zobaczyłem, że tam są małe detale, które są w kolorze miętowym, tak, prawda? Czyli na przykład jakaś pufa, jakaś poduszka tam się pojawia. Tam jest łóżko tapicerowane w tkaninie miętowej i obraz, który właśnie jest powodem tej nazwy, ponieważ to jest obraz, który przedstawia takiego szlachcicę, na której twarzy właśnie jest taka plama koloru, tak, w kolorze miętowym. Tak. Dlatego to jest Mint Lover. To jest taki mały smaczek właśnie. Że te nazwy nie mają być takie, wiecie, oczywiste. To musi być jakaś mała, charakterystyczna rzecz, dzięki której właśnie mam taką nazwę, jak właśnie ten Mint Lover. A Mint Lover to jest mój pierwszy projekt, jaki kiedykolwiek zrobiłam na zlecenie mojej rodziny, bo to był projekt apartamentu na wynajem, krótkoterminowy. No i tam pozwoliłam sobie tak, wiecie, troszeczkę zaszaleć. Stąd te są miętowe łóżka, ten obraz,
ciekawe lampy, stół, zielona kuchnia. Bo właśnie w takich miejscach jak apartamenty na wynajem, hotele, restauracje, butiki uważam, że naprawdę można zaszaleć kolorystycznie i nie tylko. No właśnie, twoje projekty są bardzo, one się bardzo wyróżniają, więc to pytanie do Agnieszki, jak się pisze o takich projektach, kiedy widzisz zdjęcia i co tobie wtedy przyświeca, Agnieszka? No tak, dla mnie się pisze wspaniale o takich projektach. Ja już wspominałam już na łamach naszego podcastu, ponieważ jestem już trzeci raz tutaj gościem. Mam nadzieję, że nie ostatni. To nie jest do trzech razy sztuka. Ale właśnie wspominałam, że jestem z wykształcenia historykiem sztuki, więc dla mnie takie projekty to jest jak opisywanie obrazu. Więc ja uwielbiam takie projekty opisywać, właśnie znajdować w nich jakieś takie smaczki, coś takiego nieoczywistego, jakieś nieoczywiste nawiązania do innej estetyki. Czasami mi się wydaje, że interpretuję te wnętrza bardziej niż architekci. Dostaję potem czasami taki feedback, że pani Agnieszko, no pięknie pani opisała mój projekt, ale ja nawet sama na to nie wpadła, że coś takiego ja tam włożyłam do tego projektu, ale super. Więc tak, no dla mnie to opisywanie takich projektów, jakie robi Martyna, między innymi to jest jak analiza dzieła sztuki trochę. Może to zabrzmi górnolotnie, ale niech będzie. Ale to było piękne, analiza dzieła sztuki, naprawdę. Tak się czasami czuję, jak robię te moje projekty, a ty to potwierdziłaś. Ale wiesz, wspomniałaś też tutaj, że ty jesteś artystką, prawda? Tak, tak. się czujesz, tak siebie też przedstawiasz jako artystka, więc no... Spostrzeżenie Agnieszki jest słuszne. Tak. To jest analiza dzieła sztuki, skoro rozmawiamy z artystką. Ja od najmłodszych lat maluję obrazy, robię zdjęcia, więc dla mnie projektowanie wnętrz właśnie w takim stylu nie jest żadnym problemem. Ja to czuję po prostu. To jest takie intuicyjne. Ale to znaczy, że ta architektura wnętrz przyszła trochę później do ciebie? Ja studiowałam architekturę, taką ogólną, natomiast architektura wnętrz była mi bliższa. I po studiach od razu poszłam w to. Założyłam swoją firmę. Jeszcze w trakcie studiów. Co było takim bodźcem, który cię przekonał do tego, że to ma być architektura wnętrz? Chyba moja mama, bo to właśnie... Ona nie jest architektem wnętrz z wykształcenia, natomiast jej ogromną pasją właśnie jest wzornictwo, dekorowanie. No i nie ukrywam, że to ona popchnęła mnie w tym kierunku bardzo. Ja powinienem mocno zmienić pytanie z co było bodźcem na kto był bodźcem w takim razie. No tak, właśnie to była ta osoba, tak naprawdę to była osoba. No, fantastycznie. No dobrze, ponieważ tu rozmawialiśmy z Agnieszką, że te twoje projekty są takie bardzo wyróżniające się i no, inaczej wyglądają niż wiele. Chcielibyśmy je jakoś spróbować zaklasyfikować. Ciężko będzie, bo to wszystko zależy od klienta. Ja nie mam jednego swojego stylu. Wiadomo, jeśli klient pozwoli mi na użycie kolorów, jakichś dziwnych materiałów, to ja wtedy jestem w niebie. Ale nie każdy klient na przykład lubi marokańskie wnętrze czy industrialne wnętrze. Więc ja muszę znaleźć po prostu, wiecie, ten złoty środek. Ale wszyscy moi klienci kochają kolory i to mnie niesamowicie cieszy, bo ja wtedy mogę się tak wyżyć artystycznie i oni są zadowoleni. I to jest bardzo duży komplement. I tutaj wszystko tkwi właśnie w samym doborze kolorów? To jest taki główny motyw twój? Nie tylko. Dużą rolę mają kolory, dodatki, meble, faktury, płytki, pomieszanie tego wszystkiego, dobre zestawienie materiałów, które tworzą później taką piękną, nieoczywistą całość, w której moi klienci czują się po prostu dobrze. I dostaję taki feedback od klientów, że są zadowoleni z mojej pracy, że dobrze im się mieszka, że przychodzą do nich goście, są pod wrażeniem i to jest super. No właśnie, ale gdybyśmy chcieli tego tematu naszego przewodniego ugryźć, Agnieszka, no bo ty tutaj wymieniłaś dużo różnych nazw, ja ich chyba nie podejmę się nawet wymieniać, bo umiem wymienić Memphis i Kauai, ale ty tutaj wymieniasz jeszcze inne. No to tak opisując projekty Martyny, jakich tutaj słów używasz w ogóle, na czym to wszystko polega, skąd się bierze? Słuchajcie, ja też jestem bardzo daleka od klasyfikowania projektów wedle jakiegoś klucza czy jednego stylu. Ja mogę gdzieś tam wyodrębnić pewne elementy, tak, że tutaj zostało użyte coś, co mi się skojarzyło z jakimś danym stylem. Natomiast no, nigdy bym tutaj nie zamknęła Martyny w jakimś jednym określeniu. Na pewno nie. Ale tak, tutaj wspomniałeś o stylu Memphis i nie wiem, czy Martyna w ogóle jakby brała pod uwagę ten styl, projektując swoje wnętrza, ale ja bardzo widzę tam pewne inspiracje tym stylem. I to jest styl, który powstał w latach 80. we Włoszech. I staje się coraz bardziej popularny, także na pewno Państwo o nim, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to zaraz usłyszycie, bo widzę coraz więcej i wnętrz, i różnych inspiracji tym stylem.
a charakteryzuje się on użyciem kolorów, obłych form, tych wszystkich właśnie kul, łuków, które no teraz bardzo obserwujemy, prawda? Oj, tak. W architekturze. I właśnie użyciem bardzo różnorodnych materiałów, w tym też tworzyw sztucznych, które w latach 80. dopiero się pojawiały we wnętrzach, bo jeszcze pokutowała ta moda na naturalność, związana z modernizmem, z minimalizmem, a właśnie styl Memphis wprowadził tworzywa sztuczne do wnętrz. I też tutaj trochę to może brzmi pejoratywnie, tworzywa sztuczne, ale to też mogą być piękne, bardzo designerskie obiekty, prawda? Mm-hmm. Jeżeli jakieś chodzi o jakieś lampy, stoliki, to naprawdę może być coś bardzo pięknego i ponadczasowego. Więc też widzę u Martyny właśnie te takie, trochę inspiracje, nie wiem, może ty powiesz, tak, czy mam rację. Właśnie. Tak jak mówisz, żaden z moich projektów nie jest 100% odzwierciedleniem konkretnego stylu, natomiast w nim pojawiają się pojedyncze elementy, czy to właśnie w formie stolika kawowego, czy użycia kolorów, tak jak właśnie w przypadku Memphis, gdzie są mocne kolory, soczyste. Na przykład w moim najnowszym projekcie French Kiss mam łazienkę z limonkowym sufitem i to też jest trochę takie nawiązanie do tego. Czekam na ten projekt, aż go skończysz, bo chcę go opisać. To jest tak niesamowity projekt, ale słuchajcie, ja to zawdzięczam moim klientom. No właśnie, ale skąd się biorą tacy klienci, którzy są tak odważni? Powiem wam, że to jest niesamowite, bo ja zaczęłam właśnie moją pracę na Instagramie. Więc tak jak tutaj też będziemy poruszać temat social mediów, to one mają w moim życiu ogromną rolę. Ponieważ ja swoją pracę zaczęłam od tego, że założyłam konto na Instagramie i przez 3 miesiące robiłam wizualizację dla nikogo. Ja po prostu miałam jakiś koncept w głowie i to przenosiłam na program do renderowania. Minęły 3 miesiące i już miałam 2 zlecenia na duże domy jednorodzinne. I klienci, patrząc na moje oryginalne projekty, właśnie tego chcieli. I to mówili mi, my chcemy zaryzykować, bo widzimy, że robisz coś innego, że nie powielasz tych stylów i to jest piękne. I my chcemy też coś takiego u siebie w domach. I tak to właśnie się zaczęło. Jaka to była grupa wiekowa ludzi? A to byli ludzie po 30, 30, 45. Czyli to jest to pokolenie, które korzysta z social mediów dzisiaj aktywnie? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Oni korzystają z social mediów, ale nie tak jak na przykład ja nałogowo, że jestem cały czas przy telefonie. Ale wiadomo, zerkają raz na jakiś czas na Instagram, szukają architekta, szukają fajnych poleceń, materiałów. No i tak wpadli na mnie. Tak to się zaczęło, dlatego... W social mediach trzeba być wyróżniającym się. Gdybym robiła normalne rzeczy, że tak powiem, takie sztampowe, jak wszyscy. Normalną paletę koloru bym użyła, jakieś biele, szarości, brązy, beże, to wydaje mi się, że nie byłabym teraz w tym miejscu, jakim jestem. Trzeba być oryginalnym, a tak jak mówiłam, to poczucie sztuki, która we mnie siedzi głęboko, bardzo mi w tym pomogło. Bo nie miałam żadnych ograniczeń. Ja też robiłam to tylko dla siebie. Nie pracowałam w żadnym biurze projektowym, robiłam to dla siebie. Dlatego też nie czułam tych zahamowań. Bo mogłam robić co chcę. Mogłam zaryzykować. Mogłam stawić stolik, który jest w kształcie płynnego karmelu, nie bojąc się, że ktoś powie mi, słuchaj, tego nie wstawię, przecież to nie pasuje w ogóle. Co to w ogóle ma być? Nikt tego nie kupi. I to też jest super. Brak zahamowań. No właśnie, to też jest widoczne na zdjęciach z twoich projektów, że tam właściwie nie ma niczego z kolekcji. To tak każdy element jest inny. Tak, i o to chodzi. Lubię mieszać rzeczy. Nie lubię mieć jednej kolekcji w jednym pomieszczeniu. Tak jak na przykład, nie wiem, mamy salon i mamy sofę, komodę, regały, wszystko z jednej kolekcji. Po prostu nie mogę. Mnie aż trzęsie, żeby użyć czegoś innego, w innym stylu, kolorze, fakturze, kształcie. Lubię mieszać te rzeczy, ale też trzeba uważać, bo nie można mieszać przypadkowych mebli. To musi być dobre pomieszanie, które jest przemyślane. A zaryzykowałybyś się takie stwierdzenie, że to gdzieś zakrawa o eklektyzm na przykład? Tak, jest trochę w tym eklektyzmu. Mhm. Ja właśnie ostatnio ukułam takie sformułowanie, może to nie jest moje sformułowanie, może ktoś już go wcześniej użył, ale ukułam takie sformułowanie nowy eklektyzm. I to właśnie jest, nie jest to, co nam się kojarzy z eklektyzmem, czyli francuska kamienica, prawda? Tak, że mieszamy sztukaterię z współczesnym designem, z jakimiś meblami z różnej epoki, tutaj coś vintage, tutaj coś z Ikei. Dla mnie nowy eklektyzm to jest ogromna świadomość wnętrza, ogromna świadomość tego, co do tego wnętrza wnosimy i przede wszystkim indywidualizm, że wnętrze odzwierciedla nas, nasze pasje, nasze potrzeby i to, jak się czujemy dobrze w tym wnętrzu.
Nie zwracamy uwagę na to, co jest modne albo co jest zachowawcze, tylko po prostu chcemy, żeby to wnętrze było nami. Dokładnie, zgadzam się z tobą. Ja teraz też jestem już na ukończeniu mojego projektu Exotic Moroccan House w Gdańsku. Dom też rodzinny. I to jest... I ten dom zawdzięczam oczywiście również moim klientom, bo to są osoby, które dużo podróżują, które nurkują w całym świecie i to oni byli inspiracją do stworzenia takiego stylu. Oni chcieli trochę Bali, trochę Maroka, trochę, znaczy ogólnie różnych takich egzotycznych kierunków w swoim domu. I ja dzięki temu też mogłam zaszaleć, też mogłam dać pełno mozaiki w różnych miejscach, w różnych kolorach. Im się to bardzo podoba. Ratan, tu jakiś velu, no po prostu taki totalny miks, ale to wszystko do siebie pasuje. Naprawdę, uwierzcie mi. Poczekajcie na zdjęcia, które będą już, myślę, że w maju, kwietniu. Jesteśmy bardzo tym podekscytowani, natomiast wydaje mi się, że wielu słuchaczom tutaj może się takie słowo nasunąć na usta jak kicz. No bo ono się pojawia gdzieś, jak mówimy o tym, że tutaj wkładamy dużo rzeczy, że właściwie nie ma żadnych ograniczeń, kolory swobodnie, jak chcesz. No to czy to nie jest takie kiczowate? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że to jest kiczowate. To może gdzie jest granica tego że... Ja uważam, że nie ma takiej granicy, a dla mnie gdzieś słowo kicz w historii zawsze pojawiało się, czyli no zawsze to słowo tam powiedzmy pochodzi z lat 50., ale pojawiało się zawsze w momencie, kiedy następowało coś zupełnie innego od panującej normy. Jeżeli normą był minimalizm, ta właśnie forma podążająca za funkcją i pojawił się nagle Memphis Group, no to też był nazywany kiczem, bo to zupełnie odbiegało od tego, co uznano powszechnie za dobry gust. Tak. A teraz Memphis jest ikoną. Czyli musi minąć trochę lat po prostu, tak? Musimy trochę się oswoić z tym, co widzimy na rynku. Myślę, że mainstreamowo tak, ale no, tak jak cały czas podkreślam, wnętrza są robione dla ludzi, którzy w nich mieszkają i to im te wnętrza się muszą podobać. Dokładnie, bo wiecie, my możemy projektować wnętrze, które jest stylowe, które króluje w magazynach wnętrzarskich, ale czy to się spodoba klientom? To jest to pytanie, bo nie możemy projektując wnętrza patrzeć aż tak bardzo na siebie. My możemy dyskretnie przemycać te swoje, wiecie, idee, style i tak dalej, ale to wciąż jest dla klienta i to jest najważniejsze. Ale też mi się wydaje, że do ciebie zgłaszają się klienci, którzy po prostu lubią twój styl. Tak, do mnie się nie zgłosi klient, który... lubi typowe wnętrze czarno-białe, niestety nie. Czy mu klasyki nie zaproponujesz? Nie, chyba nie. Też okay. Trochę o to chodzi, żeby mieć swój styl projektowy, a klienci, którzy chcą mieć takie mieszkanie, się po prostu do ciebie zgłoszą, bo tego poszukują. Uważam, że jeśli jesteśmy na etapie poszukiwania architekta wnętrz, to musimy zobaczyć jego portfolio. Jeśli odpowiadają nam jego prace, to znaczy, że to jest nasz architekt. I tyle. Jeśli klient zobaczy moje prace, a powie mi, że chce coś zupełnie innego, no to ja oczywiście to zrobię, tylko wiadomo, gdzieś tam w głębi serca ten kolor będzie mi się wylewać po prostu na ten projekt. Ale finalnie tak na pewno byśmy się dogadali. Choć też lubię style, które są w kolorach wanilii, śmietanki, brązu, beżu. Niekoniecznie zawsze muszę używać tego kolorów. Też mogę iść w takie palety kolorów. To nie jest powiedziane, że wszędzie muszę, wiecie, dać jakiś zielony sufit, żółty sufit, czerwoną komodę. Też mogę zrobić różne rzeczy. To wszystko zależy od klientów. Co jest dla ciebie inspiracją w takim projektowaniu? Albo kto? Jest jedna osoba, która jest największą inspiracją w projektowaniu. Jest to Kelly Werslet. Uwielbiam ją całym sercem. Jej projekty są... one są odważne, one są kontrowersyjne. To są projekty, na które nie każdy może sobie pozwolić. Tak emocjonalnie po prostu, bo nie każdy by odnalazł się w takich dziwnych kolorach, w dziwnych meblach, jakichś odjechanych stolikach kawowych czy krzesłach. I to mi się podoba. Podoba mi się ta kontrowersja, którą ona wzbudza. I ta inność, dzięki czemu ona jest znana po prostu w całym świecie. To jest niesamowite, bo przecież niedawno nagrywaliśmy podcast na temat stylu eklektycznego z Karoliną Pogorzelską z pracowni Mushroom i ona wymieniła dokładnie tę samą osobę jako inspirację. Ona jest niesamowitą inspiracją. Oj, naprawdę. Uwielbiam ją. No praktycznie codziennie przeglądam jej profil na Instagramie bądź jej stronę internetową i patrzę na jej projekty i jestem pod ogromnym wrażeniem. Chciałabym, żeby jeszcze więcej klientów w Polsce było gotowych właśnie na taki styl. No myślę, że wszystko jest przed tobą, no bo odważyłaś się, jednak pokazujesz to w taki sposób. Też tak myślę. A my chętnie to promujemy. Ja bardzo. I tutaj od razu mi się nasunął na myśl kolejny styl, którego może państwo nie znacie, a my już znamy. A to jest Avant Basic.
No właśnie, to powiedz Agnieszka, skąd to się wzięło? Czy to nie jest czasem wykreowane trochę? To jest kolejny styl, który po prostu ja widzę u Martyny w projektach, ale może to już ja sobie takie projekcje robię. Podświadomie. Tak, ale właśnie ten Avant Basic dla mnie jest takim nowym eklektyzmem i to jest styl, który właśnie powstał w social mediach. Mhm. Jest to styl, który łączy bardzo różne stylistyki, właśnie wybitny design ze sztukateriami, z elementami paryskimi. Tam bardzo istotną rolę gra kolor. Więc kolor jest tak naprawdę przewodnim motywem tego stylu, podobnie jak u Martyny. I ten właśnie oryginalny design. Też dla mnie to jest styl dla osób, które są bardzo świadome, no świadome tego, co chcą mieć we swoim wnętrzu, prawda? To prawda. Też uważam, że nie każdy może w ogóle projektować w takim stylu. Musimy to czuć. Musimy czuć te kolory, musimy czuć ten styl, bo wiadomo, na siłę każdy może zaprojektować coś odjechanego, ale czy on to czuje, czy to jest szczery projekt, to jest kolejna sprawa. Bo właśnie dla mnie w Avant Basic niesamowite jest to, że wszystkie kolory do siebie pasują. Tak. Pistacja, blady róż, to pastele z nasyconymi barwami, gdzie to jeszcze, nie wiem, ileś lat temu nie do pomyślenia było, żeby łączyć pastele z czerwienią na przykład. Dokładnie, ostrą. A to jest przepiękne połączenie. A to jest tak. No, dla mnie taki pastelowy róż z czerwienią, czy z bordo. Uwielbiam. Super. Czy jakiś ciemny niebieski z pastelami, no, czy pastele i taki bardzo intensywny żółty. Mm-hmm. To jest niesamowite, jak te kolory ze sobą grają harmonijnie i tworzą świetnie dobraną całość, ale to tak. Właśnie jest to wyczucie, że trzeba to czuć i trzeba to robić bardzo świadomie. To są takie bezczelne połączenia kolorów, które są przepiękne i które po prostu kocham. I które mi się wydaje, że sami ktoś pewnie sobie patrzy na taki projekt i myśli, to wszystko jest takie przypadkowe, albo każdy mógłby zrobić taki projekt. Nieprawda. No nie, to właśnie wymaga ogromnej świadomości i umiejętności łączenia barw. Czy ja już mówiłem, że czuć wiosnę w powietrzu? Państwo słyszycie, co tutaj się dzieje? Nie, my nie dajemy Rafałowi coś do słowa dzisiaj, słuchajcie. Bardzo dobrze, nie no, słuchajcie, ja się tutaj rozpływam nad tym, co mówicie, jak mówicie. Próbuję sobie zwizualizować te kolory, nie? Bo to też czeka nas za chwilę rozmowa z Olką Barczak na temat kolorów. Już jesteśmy umówieni, więc no, będę miał świetny podkład do tego, żeby rozmawiać o kolorystyce wewnętrznej. Tak, ja w ogóle wychodzę z założenia, że nie ma kolorów, które do siebie nie pasują. Też tak uważam. Łączymy kolory, nie bójmy się. Jeśli nie chcemy kolorowego sufitu, to postawmy na dodatki, na wazony, na dywan, który możemy łatwo po prostu wymienić na coś innego, jak nam się znudzi. Ale bawmy się tymi kolorami. Bo ścianę też możemy pomalować Oczywiście. Na inny kolor, jak nam się znudzi, prawda? Życie jest zbyt krótkie, żeby się ograniczać. Tak, a świat należy do odważnych, naprawdę, nie bójmy się takich rzeczy. No dobrze, ale mówi się dużo na przykład, że tę odwagę mają dzisiaj ludzie młodzi, czyli pokolenie Z, o którym się też wspomina, prawda? Że to oni mają taką siłę do zmian i chęć do zmian. A coś w tym jest, tak, oczywiście. Tak, i odrzucają, tu też rozmawialiśmy o stylu Japandi, niedawno Ewelina wspominała o Marie Kondo, jakby o tych wszystkich zaleceniach, no to nagle się okazuje, że nie, zostawmy to z boku, prawda? Nie obchodzi nas Marie Kondo, nie obchodzi nas styl Japandi, bawmy się kolorami, róbmy to. Tak. Myślę, że w ogóle pokolenie Z jest bardzo buntownicze. Pewnie jak każde nowe pokolenie chyba, tak, prawda, buntuje się przeciwko temu, co było wcześniej. Trzeba zapytać naszych rodziców. Na pewno. I to pokolenie Z już nie chce utartych schematów, nie chce, żeby Marie Kondo im mówiła, że mają trzymać w domu to tylko, co iskrzy radość, tak? I ma być to 10 przedmiotów. No nie, jakby chce trzymać w domu to, co mi się podoba i tyle, ile mi się podoba. I jak wisi ta pomalowana deskorolka na ścianie, to nic się nie dzieje. Tak, prawda? Albo tak. Jak na przykład mam 50 książek, które już przeczytałem i to chcę sobie z nich zrobić podstawkę pod laptopa, a nie chcę ich oddać, no bo Marie Kondo postulowała, że jak przeczytasz jakąś książkę, to ją oddaj, jakby po co masz ją mieć w domu. Więc tak, na pewno to pokolenie się mocno sprzeciwia tym utartym schematom i chyba stąd te właśnie style nowe. Między innymi też Cluttercore. Powtórz, Agnieszka, bo to... To jest szaleństwo. Tak, Cluttercore to jest kolejny styl, który powstał w social media i chyba nie zdobył dużej popularności. Mam wrażenie, że w czasach pandemii, kiedy siedzieliśmy w domu, to on się tak bardzo rozwinął. I to właśnie był styl, który postulował, że
Dom ma żyć, dom ma być pełen pamiątek, naszych jakichś osobistych przedmiotów, że książki stare mogą robić za stolik nocny na przykład, że stara firanka może być kurtyną, która przemieszcza, przedziela pomieszczenia, że na ścianach możemy sobie zrobić swoją domową galerię ze wszystkich pamiątek, jakie mamy. Mhm. Także ogólnie cluttercore to jest taki kontrolowany bałagan, który też wymaga bardzo dużej świadomości, żeby się nie stał hardkorem. Tak. Każdy bałagan musi być dobrze zaplanowany. Dokładnie. Nam się wydaje, że to jest niezaplanowane, ale to jest nieprawda, bo wszystko jest zaplanowane. Tak, żebyśmy właśnie myśleli, że to jest niezaplanowane. No, tak. Chcecie powiedzieć, że tylko geniusz panuje nad chaosem? Chyba coś w tym jest. Oj, tak. Nieźle. O, wszystko jest bardzo ciekawe, ale w takim cały czas mnie tutaj intryguje wpływ social mediów na to, jak te style powstają, jak one się rozwijają, co tam się dzieje. Ogromny. Social media w tych czasach ma ogromny wpływ na nasze życie. No kreuje tak naprawdę rzeczywistość, w której żyjemy na każdym polu, myślę. A zobaczmy, na przykład idziemy do restauracji, która właśnie jest taka kolorowa, która żyje po prostu, tam się dużo dzieje, to nawet właściciele takich restauracji dodają takie informacje gdzieś na lustrze, na dole, zróbcie zdjęcie, oznaczcie nasz lokal, zapromujcie nasz projekt. Tak. Właśnie o to tutaj chodzi. Social media jest idealnym do kreowania, do reklamowania swoich prac. To jest proste. Jest dużo łatwiej teraz wybić się właśnie na Instagramie niż 30 lat temu, załóżmy. Mimo tego, że cały czas jest tam napływ nowych ludzi, no przecież zobacz, ile jest pracowni bardzo projektowych, dużo. Prawda? Więc ta konkurencja w social mediach też jest ogromna. Jest ogromna, ale liczy się obraz, który jest inny. Czy tak jak mówię, projekty, które się wyróżniają, są kolorowe, są dziwne, które są kontrowersyjne, nie wiadomo o co chodzi, czemu tutaj jest coś takiego. Kolejna rzecz, systematyczność, komentowanie, życie w social mediach, to jest bardzo dużo czynników, które właśnie mogą spowodować ten sukces, żeby ludzie o nas się dowiedzieli. Mhm. Aktywność, obraz, komunikacja. Ja też myślę, że te wszystkie właśnie style, o których tutaj wspominaliśmy, no to one się rodzą w social mediach, bo są bardzo fotogeniczne, tak. Bo są ciekawe, przykuwają wzrok. Więc chyba też stąd popularność takich coraz bardziej szalonych wnętrz. Tak, dlatego właśnie właściciele restauracji, kawiarni, hoteli, ale też mieszkań na wynajem krótkoterminowy, też, prawda? To też jest takie pole do popisu dla architektów z tego, co ja widzę, bo też często mam okazję opisywać takie lokale na wynajem krótkoterminowy. I przede wszystkim inwestorzy, którzy mają taki lokal, mówią architektom, że to mieszkanie ma się wyróżnić, tak? Mamy platformy, na których wynajmujemy te mieszkania, jest ileś tych mieszkań i to mieszkanie musi przykuć wzrok kogoś, kto szuka takie mieszkanie. Więc się udaje. I to się udaje. Tak jak właśnie mówisz, szukamy na tej konkretnej platformie mieszkanie na wynajem i widzimy coś innego, to od razu nasza uwaga idzie w tą stronę. I chcemy Czyli to wynająć. Chętniej tam klikniemy, tak? Tak. To w ten punkt. Jest kolor, jest czysto, jest nowocześnie, podoba mi się, chcę tam Zrobię spać. Sobie fajne zdjęcia tak. na Insta. Od razu będę miał materiał na Instagram, na Facebook. To jest wszystko przemyślane. Ale ja też spotkałam się z kilkoma sesjami, na przykład modowymi, które były robione w takich wnętrzach na wynajem krótkoterminowy. Więc to też jest świetna scenografia do takich działań. Dlatego ci inwestorzy chcą, żeby te mieszkania się bardzo wyróżniały i tutaj architekci naprawdę mogą szaleć. No pamiętam, kiedy rozmawialiśmy o kolorach, między innymi o Veripeli, i ty wspominałaś, Agnieszka, wtedy, że moda najszybciej reaguje dzisiaj na zmiany kolorystyczne. To czy moda też jest taką inspiracją właśnie do stylów, które tutaj wymieniłeś, i do waszych projektów? Też, jak najbardziej. Ja wszystko w ogóle jest inspiracją. Uważam, że moda bardzo... przez ostatnie lata wpływa na wnętrza, że no wiadomo, to jest sprzężenie jeden do jednego, ale chodzi o pewną estetykę. Pewnie też Państwo zauważyli, że ostatnio taka estetyka wczesnych lat 2000, którą ja bardzo dobrze pamiętam, doskonale pamiętam tą estetykę. Przecież byłaś dzieckiem. No nie, już byłam taką, powiedzmy, wkraczającą w nastoletni świat dziewczyną, która bardzo lubiła modę. I ja pamiętam te wszystkie biodrówki i kolorowe ubrania, bardzo jakieś tam krótkie bluzki i tak dalej. No to wszystko w tak. To chyba to jest to, co właśnie moja córka zaczyna nosić. Współczuję. Mniej niż szybko na pewno. Widzę, jak to się zmienia, jakieś preferencje zmieniły. Ale właśnie widzę, po pierwsze, zmieniły. Ogromny powrót tej mody, którą ja właśnie pamiętam ze swojego nastoletniego życia i też widzę, jak to się przekłada na wnętrze, właśnie chociażby przez używanie kolorów i przez używanie pewnych deseni, które się pojawiają, tak, czy na tapetach, czy na tkaninach, takie też powraca moda na takie wzory z lat 70-tych, 60-tych, tutaj moja sukienka.
udowadnia, że właśnie takie nazywane tymi psychodelicznymi wzorami, to też bardzo mocno powraca do wnętrz. Agnieszkę w sukience pokażemy w filmie zapowiadającym to nagranie. Tak. Słuchacze będą mogli sobie to w końcu wyobrazić, jak to wygląda. Tak jest, bo teraz wizualizują, to zapraszam Państwa do powrotu do filmu. Ale nie jest kolorowa, ale właśnie ma taki ale takie wzór, wzory tak. się pojawiają na przykład na dywanach, na tapetach. Tak, ma taki czy wzór. Nawet na kubkach, na różnych zestawach kuchennych, jako taki mały detalik, to też tak, jest super. Tak, tak. No bo znowu, gdybyśmy mieli powiedzieć o kolorystyce Martyny dzisiaj, no to ona jest dobrana w kolorach ziemi raczej, tak? Ja nie, jestem cała na brązowy. To jest kolor czekolady. O, właśnie, to jest czekoladowy kolor, dobrze to powiedziałaś. Tak, tak, to jest kolor czekolady. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu na temat wnętrza w kolorach czekolady. O, zrobiło się smaczne. Zrobimy tam, damy link. Czekoladki mamy na stole. Więc... No dobrze. Powiedz Martyna w takim razie, skąd czy gdzie znaleźć produkty do takich wnętrz? Bo zakładam, że to też wszędzie, może nie być. Nie, jest takie łatwe jednak? To nie jest łatwe. Mm-hmm. To nie jest łatwe. Trzeba dużo jeździć i szukać. Tak jak ja mówiłam wcześniej, ja nie lubię korzystać z jednego sklepu, gdzie mam całą kolekcję, tylko lubię jeździć po nietypowych miejscach, które mm-hmm. nie są aż tak znane i tam wynaleźć na przykład jakieś dziwne krzesło, jakąś dekorację, jakąś lampę, gdzie nigdzie indziej bym nie znalazła. Na przykład teraz znalazłam przepiękny kinkiet, który chciałabym uzupełnić w swoim projekcie. To jest taka złota ręka, która wystaje ze ściany i ma taką kulę mleczną, która się mm-hmm. świeci. Właśnie czegoś takiego szukam. To są ulubione tematy naszego dzieła oświetleniowego, ja że ktoś przychodzi. Pytanie, bo w jednym, przepraszam, że ci przerwałam, ale muszę je zadać. Tak. W jednym z projektów użyłaś takiego krzesła w kształcie ręki i stopy. To krzesło, taki fotel. Jest taki transparentny on jest, tak? I chyba na dole jest stopa, a na górze oparciu jest ręka. Dobrze pamiętam? Tak, tak, to jest dokładnie, dobrze mówisz, to jest stoporęka. Ale prawdę mówiąc, nie za producenta. Rafał się złapał prawie za głowę, proszę Państwa, ale to wyglądało mm-hmm. świetnie, bo to było w łazience, prawda? Wiesz, bo tak. Potem przychodzą ludzie z tymi zdjęciami, prawda, z projektem i mówią, niech nam Pan znajdzie coś takiego, tak, bo my to chcemy. Martyny i skąd to masz znaleźć? Powiem Wam, że akurat stoporęki mogę nie znaleźć w jakimś, mm-hmm. w jakimś konkretnym sklepie, natomiast mam piękny fotel drewniany w kształcie dłoni. Mm-hmm. To jest taka obcięta dłoń, na której sobie siedzimy, palce stanowią oparcie tego krzesła. Widziałam to, tak. Tak. To jest takie... chyba w projekcie Dreamer chyba. Tak, jest takie krzesło. Ale to słuchaj, to tylko była wizualizacja z tą stoporęką. To była wizualizacja. Niesamowite, niech się jakiś producent mebli do Martyny odezwie. Dokładnie, ale taka ręka jest już dostępna i to są na przykład krzesła sprowadzone z Bali, mm-hmm. gdzie bardzo chciałam to krzesło użyć właśnie w moim projekcie Exotic Moroccan House, ale nie mogę, ponieważ te produkty są już niedostępne z racji pandemii, która, mm-hmm. która była. Miała miejsce no, jakiś czas temu jeszcze. No, jeszcze jesteśmy w jej, tak. w jej trakcie, tak. No, przepraszam tak. już. Tak. Już trochę inne tematy teraz nas zaprzątają. I ja już nie dostanę tego krzesła. No bo mi nie przyślą tego krzesła z Indonezji i mnie to po prostu tak boli. A to jest taki fotel niesamowity. I ja chcę więcej takich rzeczy. Ja chcę producentów, którzy będą robić mi dziwne, artystyczne rzeczy, bo ja będę swoich klientów tam na pewno przesyłać. No ale pytanie, bo jak mówisz, że to są klienci, którzy podróżują i oni mają takie inspiracje, widzą te rzeczy, może podczas którejś ze swoich podróży po prostu przywiozą ten fotel ze sobą. Może tak być, ale jak z transportem? To jest taki duży fotel. No wiesz co, myślę, że logistyka dzisiaj nie jest problemem jako taka, problem ile to kosztuje, tak, bo przewieźć tak. można wszystko, mm-hmm. tak, dzisiaj to nie jest jakiś kłopot. No, ale wydaje mi się, że nawet na Bali taki fotel może być ciężko dostępny, bo tam królują fotele z ratanu, mm-hmm. które są, no myślę, że w wielu miejscach spotykane, natomiast taka dłoń nawet tam może być nieco taka kontrowersyjna trochę, bo jak krzesło w kształcie dłoni? Co ty wymyślił? Nasuwa mi się pytanie. To są takie straszne rzeczy. Nasuwa mi się pytanie o twoich wykonawców. Czy oni się nie drapią po głowie, jak mają zrealizować te projekty? Uwielbiam mojego stolarza, który mm-hmm. właśnie robił wszystkie zabudowy w Exotic Moroccan House. Każda szafa jest w innym kolorze. Są dwukolorowe, trzykolorowe. No, niesamowita rzecz. I on przyszedł na budowę i zobaczył cały dom i powiedział, o Boże, Martyna, w końcu coś innego, w końcu inny projekt. Ja wszędzie robię to samo, białe szafy, a u ciebie w końcu coś innego. Aż miło się patrzy. To jest super. Super, że mi tak mówią podwykonawcy. Tak cieszy mnie to naprawdę. Czyli nie boją się wyzwania. Nie boją się wyzwań. Oni się nawet cieszą, że robią coś innego. Że w końcu coś innego mogą zrobić. Oni też mogą się tym w portfolio swoim pochwalić od razu. Że nie robią tylko, wiecie, prostych frontów, tylko jakiś tam frezik, jakiś kolor. Jest się czym pochwalić. No ale zdarza się, że szukają wtedy innych rozwiązań, innych materiałów na przykład? Nie miałam takiego przypadku. Nie? Zawsze
stawiali czoła temu, co ja im zleciłam. Super, świetne przetarcie. Może trzeba się wykazać. Mam dobrych podwykonawców, ale też ja działam z osobami, które ja znam od lat, które są z polecenia, więc też tak no, po prostu nie ryzykuję. To są zaufani ludzie, którzy wiedzą, co robią. No super, a z jakich producentów widzisz na rynku na przykład dzisiaj, którzy spełniają trochę te twoje kryteria projektowe, gdzie wiesz, że możesz sięgnąć po niego i od razu się posłużyć takim, takim rozwiązaniem? Powiem wam, że ja tak jak robię jakąś przykładową listę zakupów, to ja, przepraszam, że to mówię, ale ja nigdy nie patrzę na producenta, po prostu wynajduję jakiś produkt, go wstawiam i tyle. Jakoś tak, ja nigdy nie przykładam wagi do takich rzeczy. Ja wiem, że mogę, może nie powinnam tak mówić, ale nie, naprawdę nie, tak nie, słuchaj, to, przecież to jest pewnie cechą tego, też tego stylu projektowania, prawda? Ja zawsze byłam taka, że nie lubiłam trzymać się zasad, nie lubiłam się kogoś słuchać, nie lubiłam jakby iść z nurtem czegoś. Ja zawsze wolałam robić po swojemu, nie zważając na innych, no i zawsze jakoś mi się to udawało po prostu. Nie jestem osobą, która skrupulatnie jest za jakimś stylem, czegoś tam czyta o czymś cały czas, pilnuje się różnych schematów. Totalnie jestem przeciwieństwem czegoś takiego. Jak to mówią, fortuna sprzyja odważnym. Tak, tak, jest tak, takie powiedzenie. Ale udaje mi się to. W jakoś tak w swój sposób działam i no i chyba się udaje. Jakie masz takie marzenie projektowe swoje? Hotel. Chciałabym zaprojektować hotel. Marzy mi się hotel z restauracją w odjechanym stylu, gdzie jest dużo kolorów, dziwnych form, dziwnych krzeseł, lamp, takich właśnie w kształtach ciała, dłoni, ręki, proszę, zgłaszajcie się do mnie. Jeśli chcecie coś innego, zrobię wam instagramowy hotel i restaurację. Zaapelujemy do polskiego holdingu hotelowego. Ale to jest moje marzenie, naprawdę, hotel, to jest moje największe marzenie. Restauracja i hotel. Restauracja i hotel. Piękne marzenie. Ale widzisz inwestora w Polsce, który byłby gotowy coś takiego zrobić? Ale czy to musi być w Polsce? No, nie musi być. Ja jestem... Przepraszam, Agnieszka, to powinno być w Polsce. To nie jest, czy to powinno, to powinno być w Polsce. No. W Polsce skoro mamy tak, tak wspaniałych, utalentowanych młodych projektantów i robicie fantastyczne rzeczy, dlaczego to nie może być w Polsce? Ale myślę, że też ten polski rynek się bardzo otwiera i też jest taka dynamiczna ta otwartość, prawda? Że to bardzo szybko następuje, nawet po inwestorach indywidualnych to widać, więc no chyba tym bardziej... jakieś takie komercyjne realizacje. Tak, na przykład spójrzmy na Puro Hotel. Oni mają przepiękne przestrzenie publiczne, tam, te, przepraszam, przestrzenie wspólne. Tak. To jest przepiękne i właśnie... To jest jeden z koronnych przykładów właśnie, gdzie widać ten postęp, jak to jest... Tutaj w Warszawie przecież Puro Hotel jest niesamowite. W Gdańsku to robi wrażenie. To prawda. Mam znajomą, która projektuje MOX-y między innymi i ona też projektuje części wspólne i pokazuje właśnie jak sieć hoteli MOX-y ma lobby na przykład zrobione, czy recepcje. Właśnie takie miejsca, te przestrzenie, gdzie odpoczywamy. Nie? Tak. I to jest zupełnie inne niż nam się wydaje wnętrze hotelowe. Ale wydaje mi się, że właśnie w takich miejscach jak hotel czy restauracja możemy bardziej zaszaleć, bo my tam nie spędzamy dużo czasu jako klient. My tam przychodzimy na jeden dzień, dwa dni, na tydzień. I dlatego my tam możemy zaszaleć z różnymi kolorami, żeby po prostu pokazać, że można też inaczej trochę pożyć. Wiadomo, dużo osób bałoby się użyć mocnych kolorów u siebie w salonie, bo oni tam spędzają całe dnie, boją się, że im się to znudzi. Natomiast właśnie, ja też mówię to często swoim klientom, jak chcesz zaszaleć z kolorami, to idź do łazienki. Tam w łazience zawsze możesz zaszaleć, możesz dać dziwną tapetę, dziwne kolory, dziwną armaturę, bo tam nie spędzasz w gruncie rzeczy aż tak dużo czasu, dlatego... aż się prosi, żeby dać coś innego. Albo toaleta taka... gościnna. O Jezu, uwielbiam toalety gościnne w dziwnych Może taka kolorach. Popularność, Agnieszka, bo to widać też po zdjęciach, które publikujecie i artykułach, różowej, czy oliwkowej, czy zielonej ceramiki w łazience, prawda? Tak, tak. Ale to też, co Martyna wspomniała, zauważyłam, że bardzo często szaleje się właśnie w strefie tej WC dla gości, że tam właśnie na przykład tapeta na suficie, albo właśnie jakaś szalona tapeta, albo jakieś szalone kolory ceramiki, więc rzeczywiście chyba to jest jakiś klucz. Dużo kolorów, dziwne płytki, dziwna tapeta. Przepraszam, że używam słowa dziwne, ale tak jak mówiłam wam wcześniej. Niecodzienne, tak? Ja mówię... Wymykające się schematom. Jak pozostając w temacie naszej rozmowy. Idę do sklepu jakiegoś z płytkami na przykład, to mówię zawsze pani, która sprzedaje te płytki, proszę pokazać mi najdziwniejsze rzeczy, jakie pani ma. I ona właśnie pokazuje. Mówię, tak, to jest to, właśnie tego szukam. I jak już wchodzę następny raz do tego samego miejsca, oni wiedzą, co mają mi pokazać. Że te rzeczy, które tam gdzieś w głębi ich zabudów leżą, to są właśnie dla mnie. To są dla mnie. To nie są takie typowe płytki marmurowe,
Nic z tych rzeczy. To ma być zawsze coś innego. Wiesz, jeśli miałbym się odnieść do tego jako handlowiec teraz i doradca klienta i ktoś do mnie przychodzi, a ja mogę coś wyciągnąć spod lady, no to jest sama radość. No nie ciągle szare, beżowe i tak dalej, prawda? No mamy kolegę, którego chyba przy każdym podcaście już wspominamy, że Krzysztof, pozdrawiamy cię, ale tak śmieję się często z Krzysztofem, że Krzysztof sprzedaje tylko 10 produktów z naszej oferty i żadnych innych. No, dzięki temu robi oferty w 20 minut, a nie cały dzień, bo on po prostu... właśnie, on tylko sprzedaje szare płytki, tam tak, armaturę tak. jednego producenta, czy tam dwóch i jakby to jest dla niego i dla jego klientów, bo jego klienci też takie właśnie rzeczy. Ale wiesz co, może musimy mu projekt Martyny podrzucić do oprawienia. Jakby nie róbmy mu tego. Ale a propos takich właśnie innych rzeczy, to wracając do mojego projektu French Kiss, to tam się dużo się tam dzieje. Właśnie na przykład ta łazienka. Uwielbiam tą łazienkę. Tego na zdjęciach jeszcze z mojego telefonu nie widać. Natomiast naprawdę, jak się wchodzi na żywo i się widzi ten limonkowy sufit z artystycznymi rozetami, to robi to takie wrażenie pozytywne, fajne, tak nakręca do działania. Po prostu takie kolory działają niesamowicie na zmysły. I fajnie, że inwestorzy, klienci pozwalają na użycie takich dziwnych kolorów. Przepraszam, znowu słowo dziwne. Nie wiem, czy to jest nietuzinkowe. Kolejna rzecz, jaka będzie niesamowita w tym projekcie, to zabudowa na buty na korytarzu. Jej fronty będą pokryte tapetą, która przedstawia trzy gołe panie. Czy to nie jest piękne? Piękne. To jest kontrowersyjne, ale to jest cudowne. To jest kobiece mieszkanie. No i aż te trzy kolejne kobiety, takie nagie, które będą stały na tej zabudowie, która będzie od posadzki po sam subit, a tam jest 2,80 tak wysoko. Czyli one będą w takiej przeskalowanej formie? Tak. O kurczę. A pod nimi buty na obcas. Nie, to całe będą proste fronty i na tych dwóch frontach będą te trzy gołe panie. Takie antyczne. Och, czekajcie na zdjęcia tego projektu. To będzie coś. Powiedz, na ile się twoi inwestorzy w takim projekcie na przykład angażują w kolejnych etapach? Zależy od klienta. Są osoby, które się bardzo angażują, które chcą mieć kontrolę nad wszystkim, ale są też klienci, którzy ufają mi w 100%. I co, wchodzą, odbierają klucze i wtedy wchodzą do mieszkania, tak? Znaczy, nie aż tak, ale widzą moją wizualizację, zestaw materiałów i im się wszystko podoba. Może tam mają jakieś małe zmiany w postaci zlikwidowania jednego typu płytek i zamiana na drugie, natomiast cała reszta zawsze jest zaakceptowana i to jest super. Ufają, bardzo ufają mojemu... mojej intuicji. Instynktowi też. Czujesz się szczęśliwą projektantką, spełnioną już? Tak, mając tak niewiele lat? Bardzo. Ja bardzo się angażuję w swoje projekty emocjonalnie. Ja lubię mieć dobrą więź z moimi klientami. Lubię dobrze ich poznać, wiedzieć, co jedzą na obiad, czym się zajmują. Muszę o nich wiedzieć wszystko. Ja wtedy będę mogła zaprojektować im wnętrze ich marzeń, które spełnia ich wszystkie wymogi. Muszę mieć dobrą energię z klientem, muszę go dobrze poznać, lubię mieć z nim fajną relację na etapie projektowania, bo na etapie projektowania jesteśmy ze sobą uwiązani tak przez rok, półtorej, czasami tak jest. I ja przez ten czas chcę mieć dobre kontakty z nimi. Jak przyjaciele, jacyś koledzy, znajomi, dobrze. Ale to też chyba jest taką istotą tego, nie wiem, że tak powiem, holistycznego projektowania, że poza tym, że masz wiedzę, że masz wyczucie, to jeszcze jesteś w stanie się wsłuchać w te potrzeby inwestorów i na nie odpowiedzieć, albo nawet je czasami wyprzedzać, prawda? Tak. Zawsze ja każdy projekt poprzedzam rozmową z klientem, gdzie się dobrze poznajemy. Znaczy ja poznaję moich klientów. Ale wiadomo, podczas naszej współpracy też wychodzi dużo innych rzeczy, więc przez ten cały rok my się dobrze poznajemy i ja wtedy wiem, czego oni potrzebują, co lubią, czego nie lubią i ja wtedy to mogę dobrze wykorzystać w ich wnętrzach. Tutaj, no w tym zawodzie trzeba być też trochę takim psychologiem. Trzeba dobrze... To podkreślacie często, tak. Tak, trzeba dobrze się dogadywać z ludźmi. Bez tego ciężko, wydaje mi się, że ciężko. Trzeba być otwartym na ludzi po prostu w tym zawodzie, bo pracujesz z ludźmi, po prostu masz podwykonawców, masz klientów, masz ludzi ze sklepu, no musisz z każdym dobrze żyć według mnie. To jest klucz też do sukcesu. No jest to wskazane. To też często jest podkreślane, że psychologia jest ważna, no bo współpracujemy ze sobą i jak lubisz ludzi, z którymi pracujesz, to ta praca się układa po prostu łatwiej i przyjemniej. Dokładnie. Daje nam wszystkim satysfakcję, prawda Agnieszka? Tak. Chociaż ja nie pracuję z klientem na co dzień, ani w ogóle. No, słyszysz różne historie. Słyszę różne historie i lubię je jako anegdoty opowiadać, co chyba już Państwo zdążyli zauważyć.
Tak, zdecydowanie. No dobrze, dziewczęta, zostawmy to na takim etapie. Odeślemy Państwa do trochę do pogłębienia wiedzy i do szukania inspiracji w projektach Martyny na Twojej stronie mulumstudio.pl, tak? Tak, dobrze. Tak. W mediach społecznościowych można Cię znaleźć przede wszystkim na Instagramie. Na Instagramie. Na Facebooku również, mhm. Ale najfajniejszy jest Instagram taki. Na TikToka już weszłaś? Tak. Na TikToka jeszcze nie, ale może kiedyś, to nie. No dobra, bo to się widzę, rozgrzewa coraz bardziej. Dobrze, zapraszamy też do artykułów, których autorami są nasze kochane dziewczęta, między innymi Agnieszka na stronie internity.home.pl. internity.home.pl. Ja zapraszam Państwa, żebyście dzielili się swoimi opiniami. I może napiszecie, jaka była energia tego spotkania, bo ja widzę Martynę, jak ona jest tutaj no, energetycznie pobudzona bardzo mocno. Ja bym jeszcze pogadała z godziną, no, ja Rafał nam każe kończyć. Zostawmy poczucie niedosytu, to też jest dobre dla słuchaczy, dla użytkowników. Okay. Więc zapraszamy Państwa, piszcie, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, znajdźcie na Instagramie Martynę, napiszcie do Agnieszki, piszcie do mnie na adres podcast@internity.pl. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. My idziemy dalej celebrować jeszcze rozmowy i energię i to, co się dzieje w naszym showroomie. Do zobaczenia, do usłyszenia.